Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Blady strach często towarzyszy tym osobom, które nagrywają coś do internetu. Pojawia się od razu sygnał alarmowy. Nie, nie chcę nagrywać, boję się. Ale dlaczego? Przecież we wszystkim w naszym życiu jest tak, że jeśli coś zrobimy kilka razy, to nagle okazuje się, że wychodzi nam to coraz lepiej i jesteśmy coraz bardziej sprawni. Dlaczego wielu z nas zamyka sobie drogę do tego, żeby w lepszy sposób promować swoje produkty lub usługi? Zachęcam Was do tego, żebyśmy zaczęli razem nagrywać filmy do internetu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. A smartfon, który mamy w kieszeni, jest świetnym narzędziem właśnie do tego. Kilka kroków w artykule, który widzicie, przedstawiam Wam. Przede wszystkim jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby się po prostu przygotować. Jeśli mamy scenariusz, w którym punkt po punkcie wypisujemy sobie konkretne rzeczy związane z naszym wystąpieniem, to będzie nam później dużo prościej w momentach, w których będziemy łapali pustkę w głowie, coś po prostu powiedzieć. Ważne jest także przygotowanie się wcześniej, jeśli chodzi o kwestie techniczne, czyli zadbanie o to, żebyśmy mieli mikrofon odpowiednio podpięty, tak jak ja teraz, żebyśmy mieli oświetlenie w porządku, żeby tło za nami było ładne. Takie kwestie techniczne, mówię o nich w Smartphone Video Ninja, w naszym kursie, do którego Was bardzo chętnie zapraszam i mam nadzieję, że on rozwiąże wszystkie Wasze kwestie związane ze sprawami technicznymi. Ale ważne jest także to, co mówimy, czyli merytoryka. To, jak stajemy, czy jesteśmy wyprostowani, czy wyglądamy dobrze, czy na przykład za nami nie ma drzwi od łazienki, a jest na przykład bardzo ładne tło, tak jak teraz za mną, jakieś piękne miejsce na świecie, nawet nie wiem, gdzie to jest. Ale zobaczcie, w ten sposób możemy budować to, że nasze wideo wygląda coraz ładniej. I nawet jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi operatorami, nawet jeśli nie jesteśmy osobami, które mają duże doświadczenie w nagrywaniu wideo, możemy naprawdę zrobić coraz bardziej profesjonalne nagrania do internetu. Pionowo czy poziomo? Oto jest pytanie. Ja zachęcam do tego, żeby nagrywać poziomo, dlatego że może się okazać, że ktoś będzie oglądał to na komputerze, na smartfonie, kiedy odtworzy sobie nasze wideo, może obrócić telefon i dzięki temu będzie znów widział w bardzo dobrej jakości naszego live'a czy nagranie w internecie. Warto nagrywać, ponieważ YouTube jest drugą po Google wyszukiwarką treści w internecie. Facebook, LinkedIn, Snapchat czy Instagram bazują już o treści wideo. Coraz więcej mediów społecznościowych przechodzi właśnie na ten content. Przypomnijmy sobie, kiedyś na Facebooka nie można było wrzucać filmów, później zrobili taką opcję. Kiedyś na Facebooku nie można było transmitować na żywo, na YouTubie także i zrobili tę opcję. Kiedyś w innych mediach społecznościowych nie było opcji wideo, jak na przykład na LinkedInie. W pewnym momencie LinkedIn wprowadził swój player, żeby nie odsyłać do zewnętrznych źródeł takich jak YouTube. Dlatego nagrywajmy, ponieważ wideo jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi przekazywania treści w internecie, a jeśli opanujemy je do perfekcji, to dzięki smartfonowi w dowolnym miejscu, w którym się znajdziemy na świecie, będziemy mogli po prostu ten smartfon wyjąć i nadać wideo takie, jakbyśmy mieli całą ekipę telewizyjną, która na żywo transmituje to, co chcemy przekazać. I do tego Was zachęcam. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem tajników tego, jak na przykład do smartfona podłączyć mikrofon, taki, który ja mam przypięty, albo taki mikrofon jak ten, to zapraszam do Smartphone Video Ninja, gdzie w kilku lekcjach opowiadam o tym właśnie, jak nagrywać profesjonalne filmy naszym smartfonem. Tomasz Słodki, dziękuję, do zobaczenia.